Cześć. Dawno nie było żadnego filmu z serii Unboxing. Nadeszła pora, aby kolejny Wam zaprezentować. Dlaczego tak długo nic nie publikowałem? Z dwóch powodów. Pierwszy to brak czasu, akurat teraz maj, dwa długie weekendy, mnóstwo gości w domu i tak naprawdę nie wyrabiałem się z różnymi pracami i aktywnościami, stąd nie miałem nadmiaru czasu, żeby nakręcić jakiś odcinek z tej serii. A drugi powód, że na dobrą sprawę to nic ostatnio mi do kolekcji nie wpływało. Owszem, kupowałem co nieco, ale żadnym nowym modelem w domu się nie cieszyłem, aż do dnia dzisiejszego. Dzisiaj oto przyszła paczka z kilkunastoma modelami i część z nich Wam zaprezentuję w serii unboxingu. I tak do następnego razu. Dlaczego przyszła paczka z kilkunastoma modelami? Ano dlatego, że przychodzą do mnie paczki zbiorcze z Polski. Tak mi po prostu łatwiej, i tu dziękuję mojemu koledze, łatwiej mi to zorganizować. No i oczywiście koszty mają tutaj też niebagatelne znaczenie. Bo paczka, jakkolwiek droga, to zawsze zbiorczo wyjdzie to taniej, jak płacić po kilkadziesiąt złotych za jedną paczkę. Dobrze, tyle tytułem wstępu. A teraz zaprezentuję Wam nowe modele. To jest absolutna nowość. Od kilkunastu dni wisi na stronie rybnickiego sklepu Świat Modeli. Ja, jak tylko się ukazała, że jest, od razu tego samego pierwszego dnia zarezerwowałem i kupiłem te modele. Są to modele węglarek, już pokażę, niskonakładowe. Otworzyłem pudełko, więc może słowo komentarz. Bardzo porządne pudełko z pięknego granatowego tutaj kartonu sztywnego. W środku, w wytłoczce z gąbki, znajdują się trzy modele węglarek. Zabezpieczone to jeszcze dodatkową gąbką, a tutaj mamy dwie kartki. Pierwsza to instrukcja montażu części dodatkowych. Bardzo porządnie, mówimy w końcu o produkcji sklepu, niejako, co tu dużo mówić, niskonakładowej, nie jest to jakiś tam produkt wstawiany wszędzie do sklepu w Europie czy na świecie, oraz kartka opowiadająca o modelach. Treść tej kartki jest mi znana, bo ten sam tekst wisi na stronie internetowej. Niemniej jednak bardzo mnie to cieszy, że takie informacje są zawarte, bo jest tu i historia modelu, i historia też pierwowzoru wraz z dokładnymi danymi dotyczącymi oznaczeń na modelach. Naprawdę takie podejście do tematu jest wzorowe i to się bardzo ceni. Treść mi, jak powiedziałem, jest już znana, wiem co to za modele. Otóż modele te są w zasadzie przemalowankami zrobionymi przez firmę TMF dla rybnickiego sklepu Świat Modeli i są to przemalowanki starych wagonów nieistniejącej już firmy, austriackiej firmy Klein Model Bahn. Parę takich modeli mam w swojej kolekcji. Ci co z Was, co zbierają modele PKP z piątej epoki, węglarki w szczególności, to je znają. Dobrze. Wyjmę pierwszy z modeli. Co my tu mamy? Zabezpieczony środkowo folią i tu to coś, już to jest imitacja ładunku. Jak widzicie, imitować to może, nie wiem, jakieś kupy bazaltowe, ale nie o to chodzi. To nie jest imitacja czegoś, co w tych wagonach przewozimy, tylko baza, żebyśmy przy jej pomocy wykonali własną imitację ładunku, czy to jakiegoś tłucznia, czy węgla, czy czegokolwiek innego. Po prostu wystarczy to posmarować klejem i w drobinkach węgla, czy jakiegoś innego sypkiego materiału, na przykład piasku, obtoczyć i będziemy mieć bardzo realistyczny, wykonany ładunek. To na bok i sam model. Może to pokażę go bliżej. Zobaczcie. Bardzo porządnie ma zrobione napisy, porządne malowanie, tutaj nie widać, oglądam pod światło, nie widać nigdzie skaz malowania, żeby jakieś paprochy były, czy coś, czy cokolwiek. Absolutnie jak na taką mało seryjną, czy prawie że ręczną robotę, jest to wykonanie wzorowe. Dalej napisy, te są też bardzo wyraźne i czytelne. Jedyne, do czego już na forum modelarskim padło parę cierpkich słów, to tutaj te napisy, gdzie jest data rewizji, że one są lekko przykoszone. Owszem, są, ale to są tak malutkie napisy, że
ich wada, naprawdę bardzo niewielka wada wykonania, absolutnie nie szpeci tego wagonu. To już jest zwykłe czepianie się do szczegółów i moim zdaniem ja bym się tutaj nie czepiał, bo widziałem i wagony seryjne uznanych firm, które gorzej wyglądają, a w kolejnych odcinkach zaprezentuję Wam inne produkcje i w szczególności będę porównywał wykonanie tamtych produkcji z wykonaniem tych wagonów. Będę się po prostu powoływał na te wagony, żeby Wam pokazać, jak można również wykonywać wagony i je sprzedawać za całkiem słone pieniądze. Te wagony też kosztują słone pieniądze. Niemniej jednak wydaje mi się, że z uwagi na bardzo niski nakład, porządne opakowanie, porządne podejście do tematu, jest to do przełknięcia. Trudno. Za takie modele moim zdaniem warto zapłacić. Mogłyby kosztować nieco mniej, bo to wychodzi 200 kilkadziesiąt złotych za sztukę, ale w takiej cenie też są akceptowalne, zwłaszcza, że modele o wyższych nakładach seryjne bywało, że na Allegro kosztowały więcej, jak wspomnę choćby przykład wagonów firmy Elektrotren, malowanie PCC Rail Szczakowa, które potrafiły po ponad 400 zł za sztukę być sprzedawane. Tak samo ponad 300 zł bywało, że kosztowały identyczne w EAOS-y firmy Rokow, tak samo w brązowym malowaniu PKP, tylko dlatego, że akurat ktoś potrzebował to kupić, a była, dawno nie było na Allegro aukcji, to pojawiała się i się za ciężkie pieniądze sprzedawało, więc tutaj ta cena absolutnie nie aż tak nie szokuje. Dobrze, dla porządku wyjmę jeszcze trzeci z wagonów. I go tak sobie ględząc tutaj obejrzę. Jest ok. Zwrócę Wam uwagę na bardzo ciekawe wykonanie. To jest wagon w malowaniu brązowym z tym nowym napisem. Nie najnowszym, bo teraz już jest nowszy, ale z nowym napisem PKP Cargo. Czyli na brązowym jest ten, nie taki napis jak tutaj na wcześniejszych, że normalnym drukiem, tylko już logo firmowe. Bardzo fajnie wygląda ten wagon i żadnego tego typu w kolekcji nie ma. Te trzy wagony pochodzą z okresu przejściowego PKP Cargo sprzed około 10 lat, kiedy dopiero spółka była młoda, niewiele, dopiero te znaki firmowe były wprowadzane i sukcesywne nanoszone na taborze. Absolutnie mi to nie przeszkadza, takie wagony i świetnie będą pasowały do zestawu niebieskich węglarek, jak i brązowych. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście mamy woreczek z częściami do montażu, tak jak była instrukcja. Proszę bardzo, zobaczcie, jest. Ja ich montować nie będę, bo mi się pogubią. Będą u mnie te wagony jeździć bez tych części. Gdyby miały trafić do gabloty i tam być eksponowane przez dłuższy czas, to tak, ale tak to nie. Dobrze, zapakuję z powrotem wszystko do pudełka. O, jakoś te gąbki mi tu uciekają. Zamykam. Kładę jedną kartkę, długą kartkę, różniutko, żeby się nie zaginały. I zamykam pudełko. Pięknie wykonane modele. Jestem bardzo zadowolony, że się na nie skusiłem. Z tego, co mi się wydaje, to jeszcze powinny być dostępne w sprzedaży. Jeśli chcecie, ja zdecydowanie je polecam. Dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka, który ja zresztą za chwilę nakręcę, a Wy zobaczycie przynajmniej dzień później.